John Wayne Gacy zbudował mały, ale dobrze prosperujący biznes. Był aktywny politycznie i udzielał się charytatywnie. Znany był z postaci klauna Pogo. Wcielał się w tę rolę i odwiedzał dziecięce oddziały szpitalne, zabawiając młodych pacjentów. Jednak Gacy miał też drugą twarz. Twarz seryjnego mordercy. 15-letni Robert Jeremy Piest dorabiał w aptece w Des Plaines w stanie Illinois. Wieczorem 11 grudnia 1978 roku, jak zawsze, do apteki przyszła jego matka. Mieli już swój rytuał, że po pracy mama odbiera syna i razem szli do domu. Ale tego dnia Robert poprosił, aby wróciła do domu sama, bo jest umówiony na rozmowę z lokalnym biznesmenem. Wyznał matce, że ma szansę załatwić sobie dorywczą i dobrze płatną pracę na wakacje. Mężczyzna ten czekał już przed apteką. Matka Roberta przystała na jego prośbę, ale gdy syn nie wracał do domu przez kolejne godziny, zaczęła się niepokoić. Wróciła więc w rejon apteki, ale ta już była nieczynna. Sprawdziła dokładnie zaplecze i teren wokół, ale po 15-latku nie było śladu. Zadzwoniła więc na policję. Na miejsce przyjechał porucznik Józef Kozęczak. Przeszukał jeszcze raz teren wokół apteki, przesłuchał matkę i wrócił na komisariat. Od zaginięcia minęły dopiero 3 godziny, a poza tym było już późno. Resztę czynności pozostawił na rano. Następnego dnia rano porucznik wrócił na miejsce. W pracy był tylko aptekarz Phil Torf. Podczas rozmowy ze śledczym wyjaśnił, że faktycznie poprzedniego dnia do apteki przyszedł John Gacy i zaproponował kosztorys remontu zaplecza. Panowie dogadali się jednak na remont całego lokalu. Podczas tej rozmowy Gacy opowiedział, że jego firma zatrudnia młodych ludzi jako pracowników tymczasowych. Zwłaszcza w okresie letnim, gdzie pracy jest naprawdę dużo. Rozmowę tę usłyszał Robert, który zgłosił się na ochotnika, aby podjąć taką pracę. Gdzie jest teraz Robert Piest? Aptekarz tego niestety nie wiedział. Tego samego dnia porucznik Kozęczak odwiedził dom Johna Gacy'ego. Ten wyznał, że faktycznie był w aptece i spotkał młodego człowieka, ale nie rozmawiał z nim o pracy. Budowlaniec zapytał tylko o wymiary zaplecza, gdyż tam chciał składować niezbędny materiał budowlany. To była jednak zupełnie inna wersja niż ta podana przez aptekarza. Dlatego śledczy poprosił Gacy'ego, aby poszedł z nim na posterunek. Ten jednak odmówił. Wytłumaczył, że w rodzinie doszło do nagłej śmierci i musi zorganizować pogrzeb. Jednak obiecał, że stawi się następnego dnia. Tak też się stało. O godzinie 15:30 John Gacy stawił się na posterunku. Wciąż utrzymywał, że nie wie nic na temat zaginięcia Roberta Piesta. Utrzymywał także, że nie proponował mu żadnej pracy. Porucznik zapytał także, dlaczego przyszedł do apteki na chwilę przed jej zamknięciem, a nie w godzinach swojej pracy. Wtedy John odpowiedział, że to aptekarz do niego zadzwonił i kazał przyjść chwilę przed godziną 20. Ale tych słów Phil Torf nie potwierdził. Józef Kozęczak postanowił przyjrzeć się nieco bliżej budowlańcowi. Szybko odkrył, że ten miał już problemy z prawem w Chicago, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Śledczy prowadzący sprawę czuł, że Gacy ma coś wspólnego ze zniknięciem chłopca. Nie umiał jednak tego udowodnić. Dlatego poprosił sędziego o nakaz przeszukania domu. 13 grudnia 1978 roku policja weszła do domu Gacy'ego. Co prawda nie odnaleziono żadnych dowodów łączących go bezpośrednio z Robertem Piestem, to jednak natrafiono na podejrzaną kolekcję. W jednym z pokoi leżało pudełko z marihuaną, waga, cała masa tabletek Valium, strzykawki, igły, książka adresowa, filmy erotyczne, nóż o długości 45 cm, włoski pistolet startowy, kajdanki, kawałek materiału z wyciętymi dwoma otworami, brudny dywan, fałszywa odznaka policyjna, pudełko pełne biżuterii, ubrania prawdopodobnie należące do nastolatków, fotografia apteki i drogerii, rachunki z apteki, w której pracował zaginiony, rolka z aparatu fotograficznego z nadrukiem apteki i pierścień z inicjałami J.A.S. Poza domem policja przeszukała także trzy samochody należące do Johna Gacy'ego.
pick-up Chevrolet z doczepianym pługiem śnieżnym, furgonetka i czarny, zupełnie nowy Oldsmobile Delta 88. Podczas przeszukania natrafiono również na ukryte wejście do pomieszczeń znajdujących się pod domem. Policja zeszła schodami w dół, ale okazało się, że w pomieszczeniu stoi woda, która sięga, jak oszacowali, do kolan. Dlatego odpuścili przeszukanie w tym miejscu. Śledczy analizowali przedmioty, o których wspomniałem przed chwilą, ale wśród nich nie było dowodów na jakąkolwiek winę Johna Wayne'a. On sam, poirytowany czynnościami w jego domu, skontaktował się ze swoim adwokatem, a ten zabronił mu składania jakichkolwiek wyjaśnień. W obliczu tego śledczy musieli go wypuścić. Ale porucznik Kozenczak nie zamierzał się poddawać. Powołał szybko dwa zespoły, które na zmianę przez 24 godziny na dobę obserwowały podejrzewanego. W międzyczasie porucznik postanowił osobiście porozmawiać z rodziną Gacy'ego. 15 grudnia 1978 roku dotarł do jego byłej żony. O dziwo, ona czekała na wizytę śledczych. Okazało się, że Gacy zdążył już poinformować bliskich, że może ich odwiedzić policja, która usiłuje wrobić go w morderstwo. To wydawało się zaskakujące, bo przecież sprawa dotyczyła zaginięcia. Ale kobieta nie zamierzała kryć przeszłości swojego byłego męża. Opowiedziała śledczym, że w przeszłości doszło do podobnej sytuacji, kiedy pracownik jej ówczesnego męża, John Butkowicz, zniknął bez śladu. Niedługo po tej rozmowie na policję zadzwonił również niejaki Michael Rossi, który opowiedział śledczym, że kilka lat wcześniej zaginęło dwóch chłopców, którzy mieszkali w najbliższym sąsiedztwie Gacy'ego. Jednym z nich był Charles Hatula, którego zwłoki odnaleziono w rzece w Illinois kilka miesięcy wcześniej. Drugi, Grzegorz Godzik, nadal pozostawał zaginiony. Analizując sprawę, Józef Kozenczak ustalił, do kogo należał pierścień z inicjałami JAS. Okazało się, że jego właścicielem był John Andy Schütz. Chłopak zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1977 roku. W dodatku zaginiony mniej więcej w tym samym czasie sprzedał Gacy'emu swój samochód, furgonetkę. Funkcjonariusze sprawdzili ten pojazd i ustalili, że jego aktualnym właścicielem jest Michael Rossi. Sprawa zaczęła robić się coraz ciekawsza. Czyżby świadek, który zadzwonił na policję, sam był zamieszany w przynajmniej jedno zaginięcie? Chwilę później na biurku porucznika Kozenczaka wylądowały akta sprawy napaści na nastolatka w Chicago. Był to 22 maja 1978 roku, zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Jeffrey Rignall właśnie wrócił z wakacji na Florydzie. Na ulicy Nowego Miasta w Chicago zaczepił go nieznajomy. Krępy mężczyzna właśnie wsiadał do swojego czarnego Oldsmobila i pochwalnie rzucił do Rignalla, że jest ładnie opalony. Tamten mu odpowiedział i wywiązała się między nimi rozmowa. Po krótkiej rozmowie Gacy zaproponował nastolatkowi, aby razem zapalili jointa i przejechali się po mieście jego samochodem. Chłopak się zgodził. Była sobota, więc pomyślał, że rozpocznie ją od porcji darmowej trawki, a później skoczy na imprezę. Ale ten pulchny pan miał zupełnie inne plany na wieczór. W pewnym momencie chwycił Jeffreya za kołnierz, a drugą ręką przyłożył mu do twarzy szmatkę nasączoną chloroformem. Rignall stracił przytomność niemal natychmiast. Gdy odzyskał świadomość, zorientował się, że jest w czyimś domu. Gacy zachowywał się jak sadysta. Wielokrotnie wykorzystał chłopaka przy użyciu różnych przedmiotów. Chłopak w międzyczasie znów stracił przytomność, a gdy ją odzyskał, był już ubrany i leżał pod posągiem w Lincoln Park w Chicago. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Na jego ciele było wiele ran po oparzeniach. Miał dolegliwości wątroby spowodowane przedawkowaniem chloroformu. Rignall zgłosił przestępstwo, ale policja sceptycznie podchodziła do tego, o czym opowiadał. Nie znał zbyt wielu szczegółów. Kojarzył mężczyznę, którego w miarę dobrze opisał, jego samochód i jeden most, który zapadł mu w pamięć, gdy na chwilę odzyskał przytomność w drodze do domu sprawcy. I gdy zrozumiał, że policja zbagatelizowała sprawę, postanowił, że sam odnajdzie oprawcę. Udał się więc w okolice mostu, który pamiętał, i obserwował przez wiele dni, godzinami przejeżdżające samochody.
pewnego wieczoru, gdy Lignal czaił się przy wjeździe na autostradę, czarny Oldsmobile z Rykiem przejechał obok. Wtedy Lignal ruszył w pościg. Upewnił się, że to ten sam człowiek, który go porwał, i wówczas wrócił na policję. John Wayne Gacy odpowiedział za to, co zrobił, ale nie trafił do więzienia. Być może dlatego, że nie było świadków, a on twierdził, że wszystko działo się za obopólną wiedzą i zgodą. W dodatku palili tego dnia jointa i Gacy sugerował, że to może być powodem utraty przytomności, jak twierdził jego partnera. Ostatecznie doszło do porozumienia między ofiarą a sprawcą i na tym śledztwo się zakończyło. Teraz, 7 miesięcy później, akta tej sprawy czytał porucznik Kozenczak. 16 grudnia 1978 roku Gacy zorientował się, że śledzi go policja. Zaczął się z nimi droczyć. Ignorował znaki drogowe, łamał przepisy ruchu drogowego, czasami udawało mu się zgubić nieoznakowane radiowozy. Czuł się pewnie, wiedział, że nikt go nie aresztuje za drobne wykroczenia, a śledczy się nie ujawnią. Któregoś razu zatrzymał się na parkingu restauracji, podszedł do radiowozu i zapytał śledczych, czy ma przynieść im coś do picia. 17 grudnia śledczy przywieźli na posterunek Michaela Rossi. Podczas przesłuchania zapytano go, skąd ma samochód, który należał do Szyca. Rossi wyjaśnił, że zadzwonił do niego Gacy i powiedział, że ma kolegę, który szybko potrzebuje gotówki, bo musi uciec do Kalifornii. Cena była atrakcyjna, więc skorzystał. Dodał również, że nie poznał właściciela. Wszystkie formalności załatwił John. Tego samego dnia policja ponownie zabezpieczyła i dokładnie przeszukała wszystkie 4 samochody. 3 Gacy'ego i ten należący do Rossa. Ale tym razem do tego zadania wyznaczono najlepszych techników kryminalistyki. I znów się opłaciło. W bagażniku Oldsmobile Delta ujawniono włos. Gacy twierdził, że jest to sierść jego psa, ale badania laboratoryjne potwierdzą później, że był to włos należący do Roberta Piesta. Na jaw wyszła jeszcze jedna ważna kwestia. Rolka z aparatu z nadrukiem apteki, którą odnaleziono w domu Gacy'ego, należała do zaginionego. Stało się to, gdy poszedł na spotkanie w sprawie pracy. Gdy wychodził, omyłkowo ubrał bluzę innego pracownika, w kieszeni była właśnie ta rolka. To był ostateczny dowód na to, że Gacy kłamał w sprawie spotkania z Robertem w dniu zaginięcia. Zanim jeszcze śledczy otrzymali wyniki badań włosa, dokonali kolejnych ustaleń. Chociażby to, że w 1977 roku podejrzewany poprosił Rossiego, aby ten wyrzucił 10 worków z wapnem do dziury na terenie budowy swojego domu. 19 grudnia Gacy dowiedział się o działaniach policji. Natychmiast pojechał do biura swojego adwokata. Brudny, nieogolony i wyraźnie podpity poprosił o szklankę bourbona, po czym wskazał na leżącą na biurku gazetę. Wskazał na artykuł o zaginionym Robercie i powiedział: chłopak nie żyje, jest w rzece. Po chwili przyznał się, że ofiar jest znacznie więcej. Adwokat nie czekał na finał opowieści. Zrozumiał, że w takim wypadku jego klient trafi do celi śmierci. Jedynym wyjściem z tej sytuacji było uznanie go za szaleńca. W tym celu rozpoczął gorączkowe poszukiwania psychiatry, który zbada jego klienta i wystawi odpowiednią diagnozę. Następnego dnia rano John Gacy pojechał do swojego przyjaciela Rolanda Road, przytulił go i powiedział: zabiłem 30 osób, może trochę więcej. Następnie pojechał na cmentarz, gdzie przez kilka godzin modlił się nad grobem ojca. Przez ten czas był cały czas obserwowany przez funkcjonariuszy. Ale ci mieli teraz zupełnie inne zadanie do wykonania. Porucznik Kozenczak bał się, że Gacy może odebrać sobie życie, a policjanci mieli do tego nie dopuścić. 21 grudnia 1978 roku o godzinie 16:30 sędzia podpisał w końcu nakaz aresztowania. Gacy trafił za kratki w sprawie tajemniczego zaginięcia Roberta Piesta. Śledczy wrócili też do domu już podejrzanego. Tym razem uzbrojeni w pompę wody, młot i inny sprzęt niezbędny do tego, aby dostać się nawet do najbardziej ukrytych zakamarków domu. Zaczęli od osuszania piwnicy. Gdy to zrobili, mogli wejść do pomieszczenia pod domem.
Miało ono wymiary 8,5 na 11,5 metra. Szybko odnaleźli to, czego szukali. W rogu znajdował się fragment rozkopanej podłogi. Po odsłonięciu kilkucentymetrowej warstwy ziemi natrafiono na ludzkie szczątki. To była kropka nad i dla Gacy'ego. Gdy dowiedział się o znalezisku, zaczął mówić. 22 grudnia 1978 roku John Gacy złożył swoje pierwsze wyjaśnienia. Przyznał się do morderstw 25, może 30 osób. Nie pamiętał dokładnie, ilu osobom odebrał życie. Każdą z jego ofiar był nieletni chłopak. Na ogół polował na bezdomnych lub tych, którzy uciekli z domu, ale zdarzało się, że ktoś spodobał mu się tak bardzo, że łamał tę zasadę, jak w przypadku Roberta. Często swoje ofiary zabierał z dworców. Często pokazywał im fałszywą legitymację policyjną, aby zmusić ich do tego, aby wsiedli do samochodu. Czasem montował też na swoim Oldsmobile policyjne oznaczenia i światła uprzywilejowania. Później zabierał ich do swojego domu, gdzie dokonywał potwornych rzeczy. Zawsze swoje ofiary wiązał, potem długo się nad nimi pastwił. Później, gdy już osiągnął zadowolenie seksualne, wykorzystując porwanych chłopców na różne bestialskie sposoby, odbierał im życie. Nazywał to akcją Lina. Na ogół trwało to około 2 godzin, zanim ofiara odeszła. Każda umierała w wyniku uduszenia. Później w jego domu policjanci odnaleźli specjalną konstrukcję do związywania i przetrzymywania w różnych pozycjach porwanych. Po śmierci spał z ich ciałem jedną, czasem 2 noce, ale gdy zaczynało się rozkładać, balsamował je i zakopywał pod domem. Opowiedział również o tym, że zdarzyło się raz, że zamordował 2 ofiary w odstępie 2 godzin. John Gacy opowiedział śledczym o tym, jak użył wapna, aby przyspieszyć proces rozkładu. Miał już nawet w planach wybetonowanie całej przestrzeni piwnicy, ale prace te miały ruszyć dopiero w styczniu 79 roku. Wtedy też miał pozbyć się wszystkich dowodów, jakie go obciążały. Gacy nie wiedział dokładnie, ile ofiar pochował w piwnicy, ale w pewnym momencie zajmowały w niej praktycznie każdy metr kwadratowy. Gdy brakowało już miejsca, wyrzucał swoje ofiary do rzeki. W ten sposób pozbył się kolejnych 5 ciał. Przyznał się w końcu do zamordowania Roberta Piesta. Udusił chłopaka w swoim domu 11 listopada 78 roku. Tej samej nocy zabrał jego ciało nad rzekę i tam się go pozbył. Jednak policja, a w zasadzie oficer Józef Kozenczak, nie dawał wiary w to, że zatrzymany mówi wszystko. Kim był John Wayne Gacy? Co skłoniło go do zabijania? Ile osób zabił i czym się kierował? Ta historia dopiero się zaczyna. Część druga. 22 grudnia 1978 roku John Wayne Gacy oprowadził śledczych po swojej posiadłości. W dłoni trzymał przygotowaną przez siebie mapę, na której zaznaczył wszystkie miejsca, o których pamiętał i w których ukrył ciała swoich ofiar. Wiele z nich znajdowało się w piwnicy pod domem, ale to nie był koniec wyznań seryjnego mordercy. Pod podłogą w garażu znajdowało się ciało Johna Butkowicza. Jednak śledczy wiedzieli, że na tym lista nazwisk wcale się nie kończy. Gacy, gdy skończyło mu się miejsce w piwnicy, postanowił zwłoki swoich ofiar wyrzucać do rzeki. Z jego zeznań wynikało, że w ten sposób pozbył się kolejnych 5 ofiar. A ofiar było tak wiele, że śledczy zrezygnowali z klasycznego przeszukania terenu. Na ogół odbywa się to w taki sposób, że powoli rozkopuje się teren, ujawniając kolejne zwłoki i technicy zabezpieczają wszystkie istotne ślady. Następnie wszystko dokumentuje się w protokole oględzin. Tym razem musiano zastosować metodę wykorzystywaną przez archeologów. Lekarz sądowy podzielił teren na sektory, oddzielając go siecią lin. Z każdym wbiciem łopaty w ziemię rosła liczba ofiar. Praktycznie każdy kawałek ziemi odsłaniał kolejne, przerażające dowody zbrodni. Niektóre ciała były tak blisko siebie, że śledczy podejrzewali, że Gacy zabił ich i pochował w tym samym czasie w jednym grobie. Prawda jednak była taka, że mordercy brakowało już miejsca. Wykopując kolejny grób, natrafiał na poprzednie ciała. Przeszukanie trwało od 22 do 29 grudnia.
W tym czasie na terenie domu Gacy'ego odnaleziono 27 ciał. Do tego 3 kolejne ujawniono w rzece. 29 grudnia prace zostały jednak zawieszone. Nadeszła ostra zima i wykopaliska stały się zbyt trudne, aby je kontynuować. Dopiero 9 marca 1979 roku śledczy wrócili na miejsce. I już pierwszego dnia odnaleziono ciało 31 ofiary. Tuż obok miejsca do grillowania, pod niewielką warstwą ziemi, odkryto ciało mężczyzny owinięte folią. Całość była zabetonowana, co spowolniło rozkład. Ostatnią, 32 ofiarę odnaleziono 16 marca pod podłogą w jadalni. To, co mogło zaskakiwać, to fakt, że John Gacy nie był samotnikiem. Był dobrze znany w mieście i prowadził towarzyski tryb życia. Co chwilę w jego domu odbywały się imprezy, na które zapraszał wielu gości. A w tym samym czasie pod podłogą jego domu ukryte były 32 ciała. Gdy prawda o tym wyszła na jaw, ludzie, którzy jedli posiłki przy stole, pod którym leżały zwłoki, zebrali się i zrównali dom z ziemią. Chwilę później z rzeki wyłowiono 33. ofiarę, Roberta Piesta. No dobrze, ale kim był ten psychopatyczny morderca? John Wayne Gacy Jr. urodził się 17 marca 1942 roku w Chicago w rodzinie Marion i Johna Wayne'a Gacy'ego seniora. Poza nim w domu były jeszcze dwie siostry, Joan i Karen. Jego relacje z rodzeństwem i matką były dobre. Z ojcem bywało już gorzej. On, zapalony katolik, a jednocześnie alkoholik, znęcał się nad rodziną. Szczególnie nad żoną. Pomimo tego, że był potworem, syn bardzo go kochał. Za wszelką cenę chciał zdobyć jego uznanie, ale nigdy nie był zbyt dobry, aby ojcu zaimponować. Nigdy go nie pochwalił. W zamian za to bił go skórzanym paskiem bez żadnego powodu. Często chłopak mdlał z bólu. Młody John nie mógł liczyć na pomoc rodziców. Matka bała się ojca, więc była bierna. Gdy John w wieku 7 lat został wykorzystany przez znajomego ojca, bał się przyznać do tego, gdyż nie chciał ściągnąć na siebie gniewu seniora. Poza domem też nie było mu łatwo. Był otyłym dzieckiem, przez co stawał się obiektem kpin ze strony rówieśników. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, ale był lubiany wśród nauczycieli. Być może skończyłby szkołę i poszedł na studia, gdyby nie fakt, że zawsze chorował. Najpoważniejsza była choroba serca, przez którą wiele miesięcy spędził w szpitalu. To miało realny wpływ na jego naukę. Gdy dorósł, zrobił prawo jazdy i wyniósł się z rodzinnego domu. Przeniósł się do Las Vegas. Tam John Wayne Gacy zatrudnił się jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym. Następnie pracował w domu pogrzebowym. Nie było go stać na własne mieszkanie. Skromna pensja pozwalała na przeżycie miesiąca, ale nie na własny kąt do spania. Dlatego zamieszkał w domu pogrzebowym obok pokoju, w którym balsamowano ciała. Często przyglądał się grabarzom, którzy wykonywali swoją pracę. Pewnego wieczoru, kiedy znów był sam w domu pogrzebowym, otworzył trumnę i zaczął głaskać ciało. To wyszło na jaw, więc został wyrzucony z pracy w trybie natychmiastowym. Nie widząc przyszłości dla siebie, wrócił do Chicago. John Gacy wyciągał wnioski ze swoich doświadczeń. Po powrocie do domu na początku lat 60. zapisał się do szkoły handlowej, którą ukończył 3 lata później. Naprawdę dobrze sobie radził w tej szkole. Okazał się urodzonym sprzedawcą. Miał talent, by namówić innych ludzi do praktycznie wszystkiego. Po szkole jego pierwszym pracodawcą był producent obuwia. Jeszcze w trakcie szkolenia firma zaproponowała mu stanowisko kierownika oddziału w stanie Illinois. Gacy, gdy zaczął zarabiać poważne pieniądze, natychmiast zaangażował się w różne organizacje charytatywne. Bardzo poważnie traktował to dobrowolne zobowiązanie i poświęcał mu znaczną część swojego wolnego czasu. Jego znajomi podejrzewali jednak, że stoi za tym typowa kalkulacja. Nawiązywał kontakty, które utorowały mu później drogę do awansu społecznego. Jego harmonogram pracy był zawsze wypełniony po brzegi. Odnosił sukcesy zawodowe i to przełożyło się na sukcesy w życiu prywatnym. Wkrótce John Gacy poślubił swoją znajomą, Merlin Meyers. Jej rodzice byli właścicielami kilku restauracji typu fast food. W 1966 jego teść, Fred Meyers, zaproponował mu stanowisko dyrektora zarządzającego jednej z restauracji.
Jego pensja podstawowa wynosiła wówczas 15 tysięcy dolarów rocznie, a do tego Meyers obiecał mu udziały w zyskach. Dziś byłaby to kwota rzędu 110 tysięcy dolarów. Była to kusząca propozycja dla 24-latka. Para przeniosła się do Waterloo. Gacy nauczył się nowej pracy od podstaw. Pracował średnio 12 godzin dziennie, aby stać się najlepszym w swoim fachu. Był całkowicie pochłonięty pracą. Miał nadzieję, że pewnego dnia teść powierzy mu kierowanie wszystkimi lokalami. W dalszym ciągu angażował się w organizacje charytatywne. W Waterloo swoją działalność skoncentrował przede wszystkim na promowaniu młodych talentów. To tam spędzał większość wolnego czasu i poznawał większość nowych przyjaciół. Wkrótce po przeprowadzce Merlin Gacy urodziła dwójkę dzieci. Para przeprowadziła się do ładnego domu na przedmieściach. Merlin opiekowała się dziećmi, John był zajęty pracą przez całą dobę. Na zewnątrz rodzina Gacych wydawała się prezentować idealnie. Była to typowa amerykańska rodzina, ale to było zbyt idealne, aby mogło być prawdziwe. Pod pretekstem pracy charytatywnej tak naprawdę Gacy eksperymentował z narkotykami i homoseksualną pornografią. Założył również salę imprez, w której postawił stół bilardowy. Po pracy zapraszał swoich, często nieletnich pracowników na kilka partii. Podawał im przy tym duże ilości alkoholu. Interesowali go wyłącznie młodzi chłopcy. Upijał ich, po czym wykorzystywał. Następnego dnia obarczał winą i odsyłał do domu. W małym miasteczku, takim jak Waterloo, było tylko kwestią czasu, kiedy zaczną krążyć plotki. Ludzie szeptali cicho, że Gacy jest gejem. Początkowo jego znajomi, koledzy i partnerzy biznesowi nie chcieli uwierzyć w tę plotkę. Nie mieli wątpliwości, że Gacy regularnie zdradza swoją żonę, ale nikt nie wiedział, że robi to z nieletnimi chłopcami. Ale w maju 1968 roku plotki okazały się prawdziwe, a John Wayne Gacy, człowiek biznesu, upadł na samo dno. Ten upadek zaczął się w sierpniu 1968 roku. Wtedy jego ofiarą padł 15-letni Donald Warches. Gacy zwabił chłopca perspektywą pokazania mu filmu ze swojej kolekcji. Następnie napoił go alkoholem, no i wykorzystał. W następnych miesiącach stosował podobny schemat, aby zwabić i wykorzystać innych młodych chłopców. I gdy wydawało się, że opracowany przez niego plan jest idealny, w marcu 1968 roku Donald Warches zwierzył się ojcu. Warches senior natychmiast wezwał policję. John Gacy został aresztowany i oskarżony o przestępstwo seksualne z udziałem nieletniego, ale stanowczo zaprzeczał zarzutom. Poprosił nawet o podłączenie go do wykrywacza kłamstw podczas przesłuchania. Policja oczywiście przystała na jego prośbę, ale wynik był niestety niejednoznaczny. John Gacy twierdził, że ojciec Donalda spiskował przeciwko niemu. Gacy ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta Junior Chamber International. To było wpływowe stanowisko. Warches był krytyczny wobec tej kandydatury, choć sam kandydował do tego miana. Jednak mimo wyjaśnień, 10 maja 1968 roku pozew został podtrzymany. Lokalna gazeta poinformowała o zatrzymaniu i wymieniła Gacy'ego z nazwiska, co oznaczało koniec jego beztroskiego życia. To nim wstrząsnęło. Jednak zamiast zatrzymać się w swoich chorych zachowaniach, postanowił opłacić 18-letniego Rusa Schroedera i zlecić mu pobicie Donalda. Wręczył mu $300 i nakazał przestraszyć chłopaka tak, aby ten wycofał zeznania. Schroeder spełnił oczekiwania Gacy'ego. Zwabił chłopaka do parku i tam go pobił. Ale efekt był odwrotny do zamierzonego. Zamiast wycofać zeznania, Donald Warches złożył kolejne. Opisał sprawcę, którego szybko zatrzymała policja. Ten przyznał się do wszystkiego i wskazał zleceniodawcę. Sprawa trafiła do sądu, a sędzia wysłał Johna Gacy'ego na badania psychiatryczne. Po 17 dniach spędzonych na oddziale psychiatrycznym, lekarz stwierdził u niego aspołeczne zaburzenia osobowości. W raporcie napisano, że leczenie tego pacjenta jest bezzasadne, bo nie ma szans na jego całkowite wyleczenie. Adwokat Gacy'ego kazał przyznać mu się do tej diagnozy. To oznaczało, że nie odpowie za przestępstwo, jakie popełnił. Jednak sąd wymierzył mu najwyższą karę, jaka wówczas była możliwa. Skazał go na 10 lat w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Kilka miesięcy później odeszła od niego żona z dziećmi, pozbawiając go praw do nich. Adwokat kontynuował swoją misję i te działania przyniosły efekt. Już 18 czerwca, zaledwie po 18 miesiącach odsiadki, John Gacy wyszedł na wolność. Zatrudnił się jako pomocnik kucharza w restauracji i powoli stawał na nogi. W 1974 roku John Gacy założył własną firmę budowlaną w Chicago. Skoncentrował się przede wszystkim na wykańczaniu wnętrz oraz pracach konserwacyjnych, no i malarskich, do czego miał ogromny talent. Zatrudniał do pomocy młodych mężczyzn, z których nie wszyscy byli jeszcze pełnoletni. Dodatkowo zwiększył swoje zaangażowanie charytatywne, a także wszedł w politykę. Uznał, że ma duże szanse na zrobienie kariery w tej dziedzinie i pewnego dnia uzyska odpowiednie poparcie, aby mógł skupić się właśnie na tym. Wiedział też, że aby wejść do polityki, musi znać odpowiednich ludzi. Tu z pomocą przyszedł mu Robert Matwicki. Gacy zaoferował mu bezpłatne usługi swojej firmy w zakresie przebudowy lub sprzątania w siedzibie Partii Demokratów. Matwicki zgodził się na to i był również pod wrażeniem zaangażowania Gacy'ego w działalność charytatywną. Gacy był członkiem grupy klaunów, którzy odwiedzali oddziały szpitalne dla dzieci. Zrobił dla siebie własny kostium i opracował program. Jego pseudonim sceniczny brzmiał Clown Pogo. Zaloty Gacy'ego do demokratów w końcu się opłaciły. Najpierw partia powołała go do komitetu, który zajmował się oświetleniem publicznym. Został wówczas radnym powiatu i skarbnikiem partii w swoim okręgu. Ostatecznie powierzono mu zorganizowanie tradycyjnej parady o wielkim znaczeniu dla chicagowskiej Polonii. Gacy miał też polskie korzenie. Właśnie dzięki temu ostatniemu zadaniu 6 maja 1978 roku zdobył ogromną popularność. Został przedstawiony pierwszej damie, Rosalynn Carter, żonie prezydenta demokratów Jimmy'ego Cartera. Jednak kiedy 6 miesięcy później został aresztowany, Secret Service był w zakłopotaniu, bo jeden z najgroźniejszych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych nosił guzik z wyraźnie widoczną literą S. Oznacza to, że tajne służby sprawdziły mężczyznę i zakwalifikowały go jako całkowicie bezpiecznego. I ten całkowicie bezpieczny człowiek zaledwie 3 miesiące po opuszczeniu więzienia zamordował pierwszą ofiarę. Był nią 15-letni Timothy McCoy. 2 stycznia zaczepił chłopca na przystanku autobusowym. Od tej pory wymordował 33 osoby. 6 lutego 1980 roku w Chicago rozpoczął się proces Johna Wayne'a Gacy'ego. Jego adwokat zastosował sprawdzoną już strategię. Mój klient jest niepoczytalny. Z prawnego punktu widzenia przedstawienie takiego dowodu jest bardzo trudne. Bez względu na to, jak szalone mogą wydawać się postronnemu obserwatorowi poczynania seryjnego mordercy, jeżeli prokurator może wskazać, że sprawca działał w sposób zaplanowany, taka linia obrony zostanie obalona. Wówczas padają pytania, czy zabójca przygotował się do zbrodni, czy zwabiał swoje ofiary w pułapkę, czy starał się ukryć swoją winę. Jeśli istnieją na to przesłanki, sugeruje to, że oskarżony bardzo dobrze wiedział, jak odróżnić dobro od zła i celowo chciał uniknąć kary. Obrona zatrudniła jednak 3 ekspertów, psychiatrów, aby dowiedli niepoczytalności Gacy'ego. Po około 300 godzinach obserwacji wszyscy doszli do podobnego wniosku. John Gacy był schizofrenikiem paranoidalnym z zaburzeniem osobowości. Jednak ława przysięgłych nie dała się nabrać. Po przeanalizowaniu dowodów potrzebowała tylko 2 godzin na naradę, aby uznać oskarżonego za winnego wszystkich zarzutów. Dzięki temu Gacy został skazany za 33 morderstwa. Sąd wymierzył mu karę śmierci. Jednym pytaniem, na które proces nie odpowiedział, a które stało się przedmiotem debaty na wiele lat, brzmiało, czy John Gacy miał wspólników. Sam Gacy już od początku przesłuchań stwierdził, że nie popełnił większości zbrodni sam. Gacy podał również śledczym konkretne imiona wspólników. Byli to jego pracownicy. Według jego wersji aż 16 morderstw dokonał przy udziale osób trzecich. Ale tej wersji nigdy nikt nie potwierdził. I to może wydawać się zaskakujące, bo podczas śledztwa, gdy śledczy śledzili, podsłuchiwali Gacy'ego, ten spotkał się z 2 pracownikami i podczas nagranej rozmowy jeden z nich zapytał, co zrobić ze zwłokami i czy zakopać je wraz z innymi.
Nikt tego tropu nie sprawdził. W dodatku Jeffrey Rignall zeznał, że widział młodego mężczyznę o brązowych włosach obok Gacy'ego, podczas gdy ten go wykorzystywał. Ten drugi miał po prostu stać i obserwować, co się dzieje. W 2012 roku adwokaci Steven Becker i Robert Stephenson twierdzili, że mają nowe informacje, że John Gacy miał wspólników przy co najmniej 3 morderstwach. Ale jedyny świadek, który mógł to potwierdzić, zmarł dzień przed przesłuchaniem. Po tym jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił ostatnią apelację Gacy'ego w październiku 1993 roku, wyznaczono datę egzekucji na 10 maja 1994 roku. Tego dnia Kat zabrał go do pomieszczenia, w którym miał zostać wykonany zastrzyk śmierci. Jednak egzekucja nie odbyła się bez problemów. W pewnym momencie, gdy do krwiobiegu skazanego dostało się nieco trucizny, nagle urządzenie przestało pompować kolejne dawki. Zajęło 10 minut, aż uporano się z tym problemem. W tym czasie więzień przeżywał agonię. Dopiero o godzinie 12:52, po 28 minutach od rozpoczęcia egzekucji, lekarz stwierdził zgon. John Gacy w więzieniu zakochał się w malarstwie. Jego motywy były zróżnicowane, ale obrazy często przedstawiały klauna. Wiele jego dzieł nosiło tytuł Pogo. W kolejnych miesiącach prace Gacy'ego zostały sprzedane na aukcjach publicznych. Kolekcjoner Steve Cashall nabył 19 sztuk. Ceny aukcji wahały się od 200 aż do 9 tysięcy dolarów. W 2011 roku galeria w Las Vegas sprzedała autoportret zatytułowany Goodbye Pogo za 4,5 tysiąca dolarów. I na tym skończyła się historia jednego z największych seryjnych morderców w Stanach. Ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny podcast w niedzielę. Tymczasem życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.